Dobry wieczór Państwu. Transkrypcją znanej fragmentu opery Offenbacha, opowieści Hoffmana, w wykonaniu Poznańskiej Orkiestry Rozrywkowej Radia i Telewizji, powitaliśmy Państwa na dzisiejszym koncercie. Autorem opracowania jest Janusz Piątkowski. Solistą dzisiejszego koncertu będzie po raz drugi już Zbigniew Wodecki. Utworem, który wykona jako pierwszy, będzie deszczowa piosenka z filmu pod tym samym tytułem. Zbigniew Wodecki. Zapada zmierzch i znów pada deszcz, gdy znów braknie słów, tobie też, gdy już pusty jest, jak staw pełen łez, jak twój i mój dom, ulic mrok, place też. Będziesz słońcem, po co nam deszcz, albo snem, jeśli tak chcesz, gdy my wciąż pustymi ulicami tak wzgórz i wrzesz. Więc cóż, że już zmierz, że wciąż pada deszcz, gdy ktoś przy mnie jest, może zapada zmierzch i znów pada deszcz, gdy znów braknie słów, tobie też, gdy już pusty jest, jak staw pełen łez, jak twój i mój dom, ulic mrok, place też. Będziesz słońcem, bo co nam deszcz, albo snem, jeśli tak chcesz, gdyby wciąż pustymi ulicami tak wzgórz i wrzesz. Więc cóż, że już zmierz, że wciąż pada deszcz, gdy ktoś przy mnie jest, może ty. Gratuluję. 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 Ja również panu gratuluję. Gratuluję. Brawo, proszę Państwa, brawo. Do widzenia, no. Do widzenia. Nie. Dobrze. Dzień dobry. Panie Zbigniewie.
Spotykamy się po raz drugi? Tak. Na tym samym koncercie, w tym samym klimacie, w naszej auli, z tym samym zespołem. Tak. No, niezłe pan musi mieć wejścia. No pan miał też zupełnie niezłe wejście, panie redaktorze. Moje wejścia to drobnostka po prostu. Ach, wszedłem na frazę. Tak, dobrze. A teraz poważnie. Kto za panem stoi? No więc za mną stoi... Bez nazwisk. Krótko. No. Zespół. No, no, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Cieszę się, że pana widzę. Ja się również cieszę. Tak. Ja się też cieszę. Nie, nie, ja mówię to dlatego, ponieważ pan w środowisku artystycznym znany jest jako kierowca, który miał w roku 1978 najwięcej wypadków. I stąd moje... Tak. No państwo o tym nie wiecie, ale za chwilę się dowiecie. Co się panu ostatnio przydarzyło ciekawego? No, no więc wydarzyło się niestety. Jednak. Czołowo? Prawie, prawie. Więc to było tak, tu jechał tramwaj. Gdzie tramwaj? Gdzie tramwaj? Tu. Może pan mi ten tramwaj, dobrze? Tak, to jest tramwaj. Tak, to jest tramwaj, a on jechał ulicą Rakowicką. Jaki to jest tramwaj? 42. Nie, 42,5. A to z przyczepą, tak. A, z przyczepą. A ja jechałem, proszę pana, od cmentarza Rakowicką, tak, domu on jechał. No po co Rakowicko? Trzeba było Rakowiecko do Puławskiego, do Unii, do tej Puławskiej, Unii, na plac nie, Unii. Nie, co? To jest Kraków, pan z Warszawy. A Kraków, to my jesteśmy w Warszawie, to na południe idziemy, na południe. Tutaj, tu jesteśmy teraz w Krakowie, o, Wisełka płynie. Ale jeszcze, proszę pana, Wisła jest wielka rzeka, nasza Wisełka. A z lotu ptaka? No, tak, jedziemy, więc, no. Więc tu jest ten tramwaj, prawda? Tak. On tak jechał, a ja jechałem Rakowicką od cmentarza i prawda w tym momencie. No. Mocne uderzenie. Tak. Ale ofiar w ludziach nie było na szczęście. No, brak precyzji. Tak. Tak patrzę na pana, panie redaktorze, panie Zbigniewie. Czasami mówię do siebie, przepraszam, prawda? Starość, nie radość. Tak patrzę na pana. Panie Zbigniewie, kto panu szyje? Pan Tadziu, to jest taki od pana... Nie. Kto panu szyję ozdobił tutaj takim znaczkiem? To jest od skrzypiec, proszę pana, to jest od skrzypiec. Nie no, poważnie, proszę pana, ja jestem żonaty, przecież ja mam dzieci, ja mogę panu przecież pokazać, skąd się takie rzeczy, proszę bardzo. Sam pan je robił? No nie podobno. Nie, zdjęcia. A, sam. Sam, no to widać, prawda? Dlatego nie pokażemy, proszę, nie pan schowa. Panie Zbigniewie, właśnie radiosłuchacze prosili mnie, żebym zapytał, spod jakiego znaku zodiaku jest pan, proszę. Byk. No cóż, pozory mylą. A pan? Baran. Przepraszam. Strasznie przepraszam, tak mi się jakoś wyrwało. No trudno, poszło. Wóz? Nie możecie wymontować? Weźcie jakiś inny znak tam. Czemu panna? No zatańczyłem ze Zbigniewem, bo chciałem, no. Szelec, bo tak głupio szeliłem, tak? Szelec. Mhm. Dobra, wracając do tematu. Co pan teraz zamierza? Wykonam tańce rumuńskie Belly Button. Nie, panie Zbyszku, przepraszam. Nie, ja przepraszam. Chce pan się skończyć? Co pan będzie tańczył? Co panu w Mazowszu lepiej będzie? Panie Zbigniewie. Nie, to jest pan mnie nie rozumie, to jest... Rozumiem, panie Zbyszku, powoli. Ja jestem starym radiowcem, jestem starym radiowcem i mam zasadę taką. Raz a dobrze, jedno a dobrze,
A pan tak, gra pan na trąbce, gra pan na skrzypca, gra pan na fortepianie, sam się zapowiada, sam się akompaniuje i co, i samo się będzie tańczyć teraz, tak? Nie, to jest tytuł... I co, no, tak, i jeszcze co, tańce rumuńskie, jakby naszych nie było, tak? Pan Zbigniewie, bez przesady. Ale to jest Bartok. No, a chciałbym, żeby był Oberek, wie pan, jeżeli już, ale trudno. Wóz, uważajcie, będzie tańczył Zbigniew, tak? Weźcie, odsuńcie te kamery, bo przy chałupce wam skoczy na kamerę, tak? Jak już wspomniał mój szanowny przedmówca, redaktor audycji Między Snem a Dniem, proponujemy wysłuchanie kolejnej transkrypcji. Autorem oryginału jest znany węgierski kompozytor Béla Bartók, który jest tym dla muzyki węgierskiej i dla Węgrów, kim dla nas, no co najmniej Fryderyk Chopin. Jego największą zasługą jest to, że ocalił muzykę węgierską przed napływem muzyki cygańskiej. Posłuchajcie państwo fantazji na temat tańców rumuńskich Béli Bartóka w moim opracowaniu. We'll be right back.
strony zadyszany czas. Sto lat, sto spraw wciąga nas, gna nas i moje dni. Wszechobecny pośpiech czasu zna. W środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiła. Ciąga nas, gna nas.